Już za chwilę. Zbliżenia. Twój regionalny serwis informacyjny. Policja upomina, nie wszyscy piesi stosują się do nowych przepisów. Michał Adamski, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie zbliżeń. Kierowca jest ich w stanie zauważyć z odległości dopiero około 20 metrów. Jest to niejednokrotnie zbyt mała odległość, aby kierowca miał czas na jakąkolwiek reakcję. Staram się biegać bezpiecznie. Biegamy po zmroku często, więc musimy jakoś być ubrani, żeby nas było widać. Ten temat za kilka chwil, a zaczynamy od nowych faktów w sprawie ucieczki z więzienia w Grudziądzu. Są dymisje po ucieczce trzech skazanych w Grudziądzu. Stanowiska straciło dwoje wysokich funkcjonariuszy służby więziennej. Pierwsze starcie kandydatów. Wszyscy wypadli bardzo poprawnie. Kolejna przedwyborcza debata w TVP Bydgoszcz w środę. Kandydaci odpowiedzą na cztery pytania. Trzech studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w kolejnym etapie konkursu chopinowskiego. Wybrano przecież samych mistrzów. Była ucieczka, są dymisje. Dwoje funkcjonariuszy straciło stanowiska po tym, jak z grudziąckiego więzienia uciekło trzech mężczyzn. Minister Sprawiedliwości Borys Budka na wniosek dyrektora generalnego Służby Więziennej odwołał pułkownika Dariusza Szatkowskiego ze stanowiska dyrektora okręgowego Służby Więziennej w Bydgoszczy. Stanowisko straciła też dyrektor zakładu karnego nr 2 w Grudziądzu, podpułkownik Marlena Lubiejewska. Ponieśli odpowiedzialność za możliwe niedopełnienie obowiązków. Tymczasem Sąd Rejonowy w Grudziądzu podjął decyzję o zastosowaniu aresztu tymczasowego wobec trzech uciekinierów, a prokuratura wydała za zbiegami listy gończe. O szczegółach Krystyna Rymaszewska. Minister Sprawiedliwości już wcześniej zapewniał, że wyciągnie konsekwencje personalne wobec służby więziennej. Stąd decyzję o odwołaniu dyrektora zakładu karnego nr 2 w Grudziądzu oraz szefa okręgowego służby więziennej w Bydgoszczy. Tymczasem prokuratura rejonowa w Grudziądzu zdążyła już wydać listy gończe za poszukiwanymi więźniami. Teraz te informacje trafią do takiej centralnej bazy, do której mają dostęp wszystkie służby, nie tylko policja, ale także Straż Graniczna. Te informacje trafią do wszystkich portów lotniczych czy portów morskich. I w przypadku wylegitymowania takiej osoby przez funkcjonariusza zostanie ona natychmiast zatrzymana. Oczywiście, o ile jeszcze jest na terenie kraju. Dlatego, że istnieją takie przesłanki, że ci mężczyźni mogą być już za granicą, ale aby prokuratura mogła wydać europejskie nakazy aresztowania, musi mieć twarde przesłanki, dowody na to, że ci mężczyźni przekroczyli granicę. Na razie takich informacji nie ma. Przypomnę, że mężczyźni uciekli z więzienia w Grudziądzu w sobotę wieczorem. Ktoś musiał im pomagać także wewnątrz zakładu, dlatego że otrzymali wszystkie potrzebne im rzeczy do tego, aby uciec. Brzeszczotem przecięli kraty w oknie, potem wskoczyli na mur więzienny okalający zakład karny i po linie opuścili się w dół. Tam czekał już na nich samochód. Ci mężczyźni mieli także telefon komórkowy, więc te wszystkie rzeczy najprawdopodobniej ktoś musiał dostarczyć im w środku. Z Grudziądza mówiła Krystyna Rymaszewska. I kolejne tematy. Groźny wypadek we Włocławku. Dwuletnia dziewczynka spadła z trzeciego piętra w jednym z bloków na osiedlu Południe. Dzieckiem zajmowała się matka, która była pod wpływem alkoholu. Stan dziewczynki jest bardzo poważny. Z bardzo wstępnych ustaleń policyjnych wynika, że dwuletnie dziecko w jakiś sposób przedostało się przez szczebelki barierki na klatce schodowej. Dziewczynka spadła z wysokości trzeciego piętra, z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala. Do zdarzenia doszło około godziny 10. Wstępne badania we włocławskim szpitalu wykazały, że dwulatka doznała wielonarządowych obrażeń. Ma m.in. pękniętą nerkę, śledzionej i obrzęk mózgu. Ze względu na ciężki stan dziecko zostało przewiezione do Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Opiekująca się dwulatką matka miała w organizmie 0,5 promila alkoholu. I jeszcze jedna informacja z Włocławka. Czy jeden z tamtejszych prokuratorów prowadził samochód pod wpływem alkoholu? To wyjaśniają już policjanci. O sprawie poinformowało Radio PIK.
Jak informuje Polskie Radio PIK, badanie alkomatem prokuratora prokuratury rejonowej we Włocławku Rafała K. miało wykazać ponad 3 promile alkoholu. Jadącego wężykiem kierowcę w poniedziałkowy poranek zauważyła załoga śmieciarki. To ona wezwała policję. Postępowanie w tej sprawie prowadzi policja, jednak by postawić zarzuty, konieczne jest uchylenie immunitetu, który chroni prokuratora. Za jazdę pod wpływem alkoholu grozi utrata prawa jazdy, wysoka grzywna lub kara więzienia do 2 lat. I zmieniamy temat. Za nami pierwsza z 4 przedwyborczych debat, które, mamy nadzieję, pozwolą Państwu lepiej poznać kandydatów ubiegających się o mandat poselski. Na antenie TVP Bydgoszcz debatowali wczoraj liderzy 5 komitetów wyborczych z okręgu bydgoskiego. 5 kandydatów, 4 ważne pytania i autoprezentacja. W każdej rundzie minuta i 20 sekund na zaprezentowanie programu w ważnych dla wyborców obszarach, takich jak bezrobocie czy system podatkowy. Inwestujmy w taką edukację, która nie wypuszcza bezrobotnych, tylko w taką edukację, która daje fach w ręku. Nie muszą to być studia wyższe, mogą to być zawody techniczne. Na przykład technika. Skandalem jest również to, że mamy tak niską stawkę wolną od podatku, należy ją podnieść aż do 8000 zł. W ten sposób spora grupa społeczeństwa właściwie będzie płaciła znikome podatki. Pytanie o kształt metropolii wywołało największe emocje wśród kandydatów. Bydgoszcz jest miastem największym i Bydgoszcz powinna tworzyć jako lider metropolię w naszym regionie. Ale trzeba pamiętać również o miejscowościach mniejszych typu Inowrocław, Grudziądz, miastach wcale nie małych. Pierwsze pytanie zawsze brzmiało, kiedy była mowa o metropoliach, o ZIT-ach, teraz znowu metropolii, czy będzie to dodatkowa kasa? Czy czasami nie trzeba będzie się tą na wspólny rozwój podzielić? Jak wspólną podzielić? Nie. Jeśli dodatkowa, tak. Czy ta metropolia ma być dla tych 5% dodatkowo udziału w podatku? Czy macie panowie jakiś większy zamysł? Ja uważam, że metropolia bydgoska tak, pod warunkiem, że się umawiamy, że będzie to wstęp do stworzenia województwa bydgoskiego. Zdaniem doktora Sławomira Sadowskiego, który obserwował debatę, kandydaci bardzo dobrze poradzili sobie w pierwszej części. Pytania od widzów sprawiły im większą trudność. Podkreślam, wszyscy wypadli bardzo poprawnie. Podkreślam słowo poprawnie. No tak, czyli 4, a nie 5, ale absolutnie nikt nie dostał 2. Ostateczną ocenę kandydatom wystawią wyborcy. Kolejne przedwyborcze starcie w najbliższą środę o 20:00. Wtedy zmierzą się ze sobą liderzy 5 komitetów wyborczych z okręgu toruńsko-włocławskiego. Polecamy Państwu. Debaty, konferencje i spotkania z wyborcami. Kampania wyborcza trwa, a kandydaci do parlamentu przedstawiają swoje programy i podsumowują dotychczasową działalność. Zaangażowany społecznie, blisko ludzi. Tak Andrzej Kobiak, senator Platformy Obywatelskiej i kandydat do Senatu w zbliżających się wyborach, podsumował swoją działalność parlamentarną. Podczas zakończonej kadencji Senatu Andrzej Kobiak angażował się w wiele akcji charytatywnych na rzecz dzieci. Współpracował z Rzecznikiem Praw Dziecka, działał w Fundacji Via Natura, fundując stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Tych stypendium stowarzyszenie stworzyło kilkadziesiąt młodych osób miało okazję studiować właśnie dzięki temu, że takie stypendium otrzymali. Fundację Via Natura prowadzi Halina Janowska-Giłka, która za wspieranie dzieci i młodzieży w ramach fundacji otrzymała tytuł Kawalera Orderu Uśmiechu. Na liście kandydatów Platformy Obywatelskiej do Sejmu zajmuje 10. miejsce. Działania idą również i przede wszystkim w kierunku człowieka. I to ludzi starszych, ale też młodzieży. Działalność charytatywną Andrzeja Kobiaka i Haliny Janowskiej-Giłki doceniła Henryka Krzywono-Strycharska, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka. Wtedy, kiedy mieliśmy jakieś trudności, kiedy chcieliśmy cośkolwiek zrobić, zwracaliśmy się do pana senatora z prośbą i za każdym razem ta pomoc nadeszła. Henryka Krzywono-Strycharska jest kandydatką do Sejmu z ramienia PO w okręgu gdyńskim. Usprawnienie procedur związanych z ubezpieczeniem zdrowotnym studentów to jeden z pomysłów lidera listy Platformy Obywatelskiej w okręgu toruńsko-włocławskim. Zaś swoim politycznym konkurentom, kandydatom z listy Prawa i Sprawiedliwości Iwonie Michałek i Jackowi Kowalskiemu, Arkadiusz Myrcha pokazuje czerwoną kartkę. Osoby, które odpowiadają za jakość życia publicznego i za przepisy lokalnie obowiązujące, notorycznie łamią przepisy,
powszechnie obowiązujące wszystkich kandydatów. Arkadiusz Myrcha zarzuca kandydatom z listy PiS umieszczanie wyborczych plakatów w miejscach niedozwolonych. Osobiście z czymś takim się nie spotkałem. Jest to pierwszy sygnał. I jak mówię, dzisiaj osobiście wieczorem podjadę i sprawdzę, co jest źle, a co jest dobrze. Iwona Michałek nie komentuje sprawy. Podczas konferencji Arkadiusz Myrcha zapowiedział także, że nie skorzysta z zaproszenia kandydatów PiS Krzysztofa Czabańskiego i Jana Krzysztofa Ardenowskiego do wzięcia udziału w debacie wyborczej. Punktem wyjścia miałaby być rozmowa o książce Państwo Platformy – Bilans zamknięcia autorstwa profesora Andrzeja Zybertowicza oraz Macieja Gurtowskiego i Radosława Sojaka. Lider listy PO uważa, że celem spotkania jest promocja książki. Ja bym z przyjemnością z panem Czabańskim, z panem Ardanowskim porozmawiał, co się ma dziać przez najbliższe 4 lata, czy przez najbliższe 8 lat. Tylko na zaproszenie na taką dyskusję nie wpłynęło. Platforma rządziła 8 lat, są wybory, jest czas rozliczenia i Platforma jak zwykle nie chce rozmawiać o swoich rządach, o efektach tych rządów. Zaproszenie na debaty, które zaplanowano, skierowano także do dwójki na liście PO, Tomasza Lenca. On także zapowiedział, że nie weźmie udziału. Metropolitalna przyszłość Bydgoszczy była tematem konferencji, na której Krzysztof Gawkowski mówił m.in. o dezintegracji województwa. Lider listy Zjednoczonej Lewicy zgłosił inicjatywę budowy koalicji, która połączyłaby w szerokiej metropolii dwa miasta, Bydgoszcz i Inowrocław, wraz z powiatami, które je otaczają. Stać dzisiaj Bydgoszcz i Inowrocław na to, żeby włączyć się w budowę wielkiej metropolii i nikogo na siłę nie przyjmować, bo włączenie do tej metropolii, Torunia, niestety będzie skutkowało tym, że środki z Unii Europejskiej bardziej będą płynęły w kierunku Bydgoszczy i Torunia, ale zostaną pominięte mniejsze miasta. Nie możemy pomijać mniejszych miast, nie możemy pozwolić na to, żeby Bydgoszcz po raz kolejny została w tej nowej perspektywie wydawania środków z Unii Europejskiej 2014-2020 pokrzywdzona. Gawkowski po wyborach i przy przyznawaniu środków unijnych takie wnioski chce skierować do marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz do Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego. Okres przedwyborczy to czas składania wielu, często później niedotrzymywanych obietnic. Niektóre z nich to zdaniem kandydata partii Kukiz Piotra Najzera zwyczajne kłamstwa. Jak zobaczyłem relacje z wczorajszej konferencji dotyczącej drogi S5, to się po prostu załamałem. Jest to już któraś z kolei kampania wyborcza, która jest prowadzona w oparciu o kłamstwa dotyczące S5, gdzie i bydgoszczan, i pozostałych mieszkańców naszego okręgu wyborczego nabija się w butelkę, obiecując złote góry. Kandydat zwraca uwagę, że od wielu lat prowadzono kampanię wyborczą wokół S5, a drogi wciąż nie ma. Paweł Olszewski, wiceminister infrastruktury i rozwoju, uważa te zarzuty za niedorzeczne i odsyła Piotra Najzera do obejrzenia wczorajszych relacji z podpisanych umów na zaprojektowanie i budowę trasy. Już zaraz będziemy my jako bydgoszczanie, jako przedstawiciele naszego województwa jeździli pełną trasą ekspresową S5. Trasa ma powstać do 2019 roku. Homar i krab dla artylerzystów z Torunia. Przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej i Spraw Wewnętrznych zapowiedzieli przekazanie żołnierzom Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia nowoczesnego sprzętu. To część programu modernizacji polskiej armii. Nowoczesny system rakietowy Homar i armatochaubica krab mają trafić do Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu. Centrum otrzyma ten nowoczesny sprzęt, który za grube miliardy złotych kupowany jest na wyposażenie polskiej armii. I tutaj ten nowoczesny sprzęt będzie służył do szkolenia żołnierzy. Jak zaznacza sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, dobra kondycja polskiego wojska zależy przede wszystkim od odpowiednio wyszkolonej kadry. Dlatego niezwykle istotne jest wyposażenie i możliwość kształcenia żołnierzy na najnowocześniejszym sprzęcie. Centrum realizuje bardzo ważne zadania, jak powiedziałem, w procesie kształcenia oficerów, czyli trafiają tutaj podchorążowie, którzy później zostają oficerami. Korpus podoficerski, tu się szkoli żołnierze z korpusu szeregowych. Bardzo ważna jednostka. Komendant Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia zwraca uwagę, że jednostka jest dobrze wyposażona, ale technologia wojskowa cały czas się rozwija. Staramy się nadążać po prostu za trendami, nie tylko tymi obowiązującymi w Polsce, ale również tym, co ma miejsce w innych armiach na świecie. Nowoczesne zestawy rakietowe mają trafić do toruńskiego centrum w przyszłym roku.
Susza to wciąż jeden z najważniejszych problemów rolników w regionie. Jak przekonuje Marek Witkowski, radny Sejmiku Województwa, wciąż są gospodarze, którzy nie doczekali się oszacowania szkód. Jak twierdzi Marek Witkowski, wciąż dochodzą do niego sygnały od rolników o tym, że gminne komisje nie oszacowały wszystkich strat w uprawach zboża, które ponieśli gospodarze w wyniku tegorocznej suszy. Problem ma dotyczyć 129 rolników i 1500 hektarów w gminie Więcbork. Dzisiaj należałoby zadać pytanie pani Ewie Mes, pełniącej funkcję wojewody kujawsko-pomorskiego, co masz zamiar zrobić z poszkodowanymi formalnie rolnikami z gminy Więcbork. To nie należy do kompetencji Urzędu Wojewódzkiego, odpowiada na to rzecznik wojewody. Wojewoda wprawdzie powołała komisje, które miały oszacować straty, jednak nie ma wpływu na to, co jest zawarte w ich orzeczeniach. O decyzjach komisji rolnicy powinni byli dyskutować z władzami gminy. Oglądają państwo główne wydanie zbliżenia. Co jeszcze przed nami? Otwarte dni w Brukseli. Zlot kolejek wąskotorowych za 2 lata w Żninie. Kilka złotych za większe bezpieczeństwo na drodze. Tyle kosztuje odblaskowa opaska, chusta czy kamizelka. Piesi poruszający się poza terenem zabudowanym mają obowiązek być widoczni. Blak od blasku grozi wypadkiem i 100-złotowym mandatem. Policjanci kolejny raz upominali pieszych, którzy o tym zapominają. Odblask na rękę i upomnienie zamiast 100-złotowego mandatu. Policjanci z Lipna tym razem kontrolowali nie kierowców, a pieszych. Ci od ubiegłego roku mają obowiązek poza terenem zabudowanym poruszać się po zmroku wyposażeni w elementy odblaskowe. Ale nadal są osoby, które się do tego nie stosują. Pieszy nie zdają sobie sprawy, że jeżeli poruszają się po zmierzchu, nie posiadając odblasku, kierowca jest ich w stanie zauważyć z odległości dopiero około 20 metrów. Jest to niejednokrotnie zbyt mała odległość, aby kierowca miał czas na jakąkolwiek reakcję. Ale świadomość pieszych użytkowników ruchu drogowego rośnie. Coraz więcej osób nie tylko zakłada odblaski, ale też kupuje odzież w jasnych, odblaskowych kolorach, które sprawiają, że są zdecydowanie lepiej widoczni. Staramy się biegać bezpiecznie. Biegamy po zmroku często, więc musimy jakoś być ubrani, żeby nas było widać. Szczególnie, że biegamy po ścieżce, która jest nieoświetlona. Nie tylko piesi, ale i rowerzyści powinni zadbać o to, by być na drodze widoczni, przypominają policjanci. Sprawne lampki to podstawa. Zdarzyło mi się, że prawie najechałem na nieoświetlonego rowerzystę. Do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi jesienią i zimą. Wtedy szybko zapada zmrok, a do tego dochodzi mgła i opady, co zdecydowanie pogarsza kierowcom widoczność. Kujawsko-Pomorskie w Brukseli. W unijnej stolicy trwa Europejski Tydzień Regionów i Miast. Oprócz rozmów o przyszłości są też podsumowania i przykłady dobrego wykorzystania unijnych pieniędzy. Wśród nich także te z regionu. Marta Zalewska. Rozwój regionów, małych ojczyzn to dziś najważniejszy temat w Brukseli. Tysiące osób z krajów Unii Europejskiej przyjechało tu, by poznać plany na kolejnych 5 lat. Fundusze polityki regionalnej mają znosić dysproporcje, pomagać mniej rozwiniętym regionom, aby rozwijały się bardziej, a regionom bardziej rozwiniętym, aby utrzymały swój poziom. Do 2020 roku Polska dostanie ponad 77 miliardów euro. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na rozwój przedsiębiorczości, na innowacyjne projekty, na zwiększenie zatrudnienia. Jest naprawdę wiele trudności przed nami. Chcemy odzyskać osoby, które wyjechały ze swoich krajów za poszukiwaniem pracy. A przykładem dobrego wykorzystywania unijnych pieniędzy, o którym usłyszy cała Unia, jest Toruński Park Technologiczny. Znalazł się wśród finalistów konkursu RegioStars 2015. Bruksela, Marta Zalewska. A teraz o innym sukcesie. 3 studentów Bydgoskiej Akademii Muzycznej w kolejnym etapie międzynarodowego konkursu pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Jury wybrało 43 pianistów z 16 krajów. W piątek w nocy okaże się, kto znajdzie się w finale. Krzysztof Książek. Urodził się w Krakowie, gra odkąd skończył 9 lat. Od 2005 roku jest pod opieką profesora Stefana Wojtasa z Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. Granie zacząłem od tego, że pokazała mi moja babcia kolędy. Takie grane jednym palcem. Mi się to spodobało i stwierdziłem, że w sumie to mógłbym chcieć spróbować coś tam jeszcze więcej umieć.
Oprócz Krzysztofa Książka wśród 20 pianistów zakwalifikowanych do kolejnego etapu konkursu znalazło się dwóch innych studentów Bydgoskiej Akademii Muzycznej, Szymon Nering i reprezentant Chin Zi Xiu. Mogę zagrać te muzyki, to jest fantastyczne rzecz po prostu. No i to jest najpiękniejsze dla mnie. Przez Chopina można się bardzo dużo nauczyć, bo to ogólnie na fortepianie jest bardzo ważne, żeby, myślę, że najważniejsze, żeby osiągnąć ten taki śpiewny dźwięk. Przesłuchania trzeciego etapu rozpoczną się jutro. Wezmą w nich udział reprezentanci 12 krajów. Jestem świadom, że na ten konkurs w wyniku wstępnych eliminacji kandydatów wybrano przecież samych mistrzów. Jury będzie miało ogromnie trudny werdykt do wydania, by z tych mistrzów rzeczywiście wskazać tych najlepszych. Tam wszyscy grają bardzo interesująco i wszyscy są godni prawdopodobnie wejścia do finału. Lista finalistów zostanie ogłoszona późnym wieczorem w najbliższy piątek. Trzymamy kciuki na razie za finał. Tournée Leona PX38 trwa w najlepsze. Zabytkowy parowóz ze Żnińskiej Kolei Powiatowej zwiedza Europę. Był już w Niemczech, a teraz dotarł do Francji. To tam odbył się międzynarodowy zlot kolejek wąskotorowych, podczas którego zapadła decyzja o organizacji kolejnego takiego spotkania w Żninie. Wczoraj udało się... W takim hałasie niełatwo o relacje, ale właśnie to nagranie burmistrza Żnina oddaje klimat tego, co działo się na podparyskich ulicach. Zapowiadaliśmy wcześniej, że pojawimy się we Francji, żeby promować naszego Leona PX38. To marzenie zostało zrealizowane i jesteśmy tutaj bardzo dużą delegacją. Ze Żnina prosto na podparyskie ulice zabytkowy Leon PX38 pokazał to, co ma najlepsze. Leon to jedyny parowóz zbudowany w 1938 roku, który nadal jest czynny. Choć ma swoje lata, wciąż jest prawdziwą gratką, zwłaszcza dla miłośników kolei wąskotorowej. Zdobywa uznanie nie tylko w Żninie, ale też za granicą. We Francji zaprezentował swoje atuty na międzynarodowym zlocie kolejek wąskotorowych. Zabytkowy Leon paradował razem z innymi parowozami na terenie podparyskiej kolei turystycznej. Zachwycał i wzbudzał zainteresowanie i to tu zdobył uznanie. To dzięki tej prezentacji we Francji. Kolejny międzynarodowy zlot kolejek wąskotorowych w 2017 roku odbędzie się w Żninie. To tu zjadą prawdziwe zabytkowe parowozy. Rzeczywiście pięknie się zaprezentował, przyznają Państwo. A za oknami jakby przemknęło stado parowozów. Było szaro i mgliście, jak będzie jutro. O tym Magda Żakowska. Witaj, Magdo. Witaj, Michale. Dobry wieczór Państwu. Jutro jesień pokaże trochę milsze oblicze, przestanie padać, zachmurnie śmiało wyjrzy słońce i będzie też cieplej niż do tej pory. Nad ranem temperatura nie spadnie poniżej 3 stopni, a w ciągu dnia wzrośnie w regionie średnio do 9. Cieplej będzie też w kolejnych dniach. Czwartkowe popołudnie termometry pokażą 10 lub 11 stopni, a pod koniec tygodnia słupek rtęci nie powinien nawet nad ranem spadać poniżej 8 lub 7. Ale właśnie od czwartku znów sięgniemy po parasole i te przydać mogą się nawet do końca tygodnia. Magda Żakowska, dziękuję za te informacje. Ja przypomnę Państwu teraz nasze najważniejsze tematy. Są dymisje po ucieczce 3 skazanych w Grudziądzu. Stanowiska straciło 2 wysokich funkcjonariuszy służby więziennej. Pierwsze starcie kandydatów. Wszyscy wypadli bardzo poprawnie. Kolejna przedwyborcza debata w TVP Bydgoszcz w środę. Kandydaci odpowiedzą na 4 pytania. 3 studentów Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w kolejnym etapie konkursu chopinowskiego. Wybrano przecież samych mistrzów. Teraz to już wszystko. Za chwilę szczegóły prognozy pogody, a wieczorne wydanie zbliżeń o 21.45. Zapraszam. Do zobaczenia. We'll be right back.